Hej wam, z tej strony Sampony i dzisiaj lecimy z kolejną rotacją z eventu, ze słodkiego flirtu z uniwersytetu, głównie z eventu wakacyjnego. Jak widać, teraz lecimy właśnie z Hyunem, w poprzednim odcinku była Priya. Jeżeli nie widzieliście, to odsyłam do tego. Także zaczynamy rotację z Hyunem. I zobaczymy, jak wyjdzie. Hyun i ja spędzimy razem weekend na plaży. Liczę na to, że te kilka chwil tylko we dwoje pozwoli mi jeszcze bardziej go poznać. Choć jesteśmy już ze sobą bardzo zżyci, mam ochotę wiedzieć o nim po prostu wszystko. Właśnie przyszedł, obładowany bagażami. Wygląda na to, że przewidział każdy szczegół, żeby tylko nasz weekend dobrze wypadł. A ty, Pony, jesteś pewna, że niczego nie zapomniałaś? Chyba nie, ale jeszcze szybko sprawdzę. Kiedy tylko zaczęłam otwierać torbę, zdałam sobie sprawę, że Hyun miał nosa. Rzeczywiście czegoś zapomniałam. Nie zabrałam kremu przeciwsłonecznego! Zaraz wrócę! Pobiegłam szybko do swojego pokoju. O rety, gdzie ten krem może być? Dobra, lecimy do swojego pokoju w takim razie. I zobaczymy, jak to wyjdzie. W końcu znalazłam krem przeciwsłoneczny. Mogę teraz wrócić do Hyuna. Okej, mam już wszystko. Przepraszam. Na szczęście przyszło ci do głowy, by się upewnić, czy niczego nie wspomniałam. W najgorszym wypadku kupilibyśmy jakiś krem z filtrem na miejscu. Jasne, ale pewnie fajniej będzie wykorzystać nasze wyjścia na jakieś inne atrakcje niż zakupy kosmetyków, no nie? Masz rację. Ruszamy? Jak sobie życzysz. Pocałowałam go energicznie i wsiadłam do samochodu, który pożyczył na weekend od rodziców. Jestem taka podekscytowana. Zanim ruszymy, spójrz na tylne siedzenie. Jest tam coś dla ciebie. Ojeju, jaki ananas. No dobra. Z racji, że ananasy zazwyczaj są złote, to... Niech będzie ten oryginalny, bo reszta jakoś mi nie pasuje tak naprawdę. Dobra. Zatwierdź. Gotowa do drogi? To nie potrwa długo. Podróż była długa, ale na szczęście Hyun ma świetny gust muzyczny i czas w samochodzie upłynął nam na wspólnym śpiewaniu. Tak dobrze się z nim bawiłam, że w ogóle nie czułam upływającego czasu i miałam wrażenie, że całkiem szybko dotarliśmy do hotelu. Po kilku chwilach Hyun wrócił do mnie z zakłopotaną miną. Coś nie tak? Nie zwróciłem uwagi przy rezerwacji. Nerwowo zaciska szczęki i jest cały czerwony. Możesz mi wszystko powiedzieć, co się dzieje? Jest tylko jeden pokój dla nas obojga. Naprawdę przepraszam, powinienem był o tym pomyśleć wcześniej. Pewnie wolałbyś mieć swój własny pokój. To prawda, przez grzeczność mogłeś mnie wcześniej zapytać. Ale po tym, jak zorganizowałeś cały ten weekend, nie będę cię przecież obwiniać za takie drobne niedopatrzenie. Drobne? Naprawdę myślisz, że spędzenie nocy u twojego boku mi przeszkadza? Nie mam już 14 lat, Hyun. Ja... Zarumieniłam się i chwyciłam go delikatnie za rękę. Poszliśmy do pokoju rozpakować nasze rzeczy. Tej nocy spaliśmy wtuleni jedno w drugie i nic więcej się nie wydarzyło. Mam wrażenie, że to nas zbliżyło. Czuję się z nim tak dobrze. Jak ci się spało? Zobacz, znalazłem to w swoich rzeczach. Czy to przypadkiem nie twoje? Dobra, zatwierdź. Zostajemy trochę dłużej w łóżku?
Mamy jeszcze cały dzień, by nacieszyć się plażą. Dzisiaj jest tak gorąco. Potwierdzam, mam ochotę na lody. Albo na kąpiel. O, jest stoisko z lodami. Powinniśmy tam pójść. Masz rację. Po drodze na stoisko z lodami zobaczyłam, że Hyun zatrzymuje się przed jakimś dziwnym sklepikiem prowadzonym przez kogoś, kto wydawał mi się jakby znajomy. Na co tak patrzysz, Hyun? Te dmuchane zabawki. Moglibyśmy coś kupić. Ach, tak myślisz? Tylko sobie wyobraź, ty i ja na materacach delikatnie kołysanych przez fale. W sumie brzmi kusząco i do tego nie odmówiłabym też lodów czy jakiegoś koktajlu. Dobry pomysł. Co w takim razie bierzemy? Sam nie wiem, masz jakiś pomysł? Niech się chwilę zastanowię. Jest tu cała masa dmuchanych akcesoriów, jedno- i dwuosobowe, w kształcie zwierząt, owoców, zwykłe koła i tak dalej. W sumie weźmy B, bo... Nie widzę Hyuna na pingwinie, naprawdę. Materac dla dwóch osób, co ty na to? Genialnie! To wydaje się super fajne. A do tego mógłbym być jeszcze bliżej ciebie. Za każdym razem, kiedy próbuję mi powiedzieć jakieś słodkie słowa, zaczyna się czerwienić, a mnie to jeszcze bardziej rozpala. Dobra, decyzja zapadła. Podeszłam do niego i delikatnie go pocałowałam. Weźmiemy ten podwójny materac, proszę pana. Bardzo mi przykro, młoda damo, ale właśnie go sprzedałem, podczas gdy całowała się pani ze swoim chłopakiem. Tym razem ja zaczerwieniłam się jak burak. Szkoda. W porządku, weźmiemy coś innego. Co wybierasz po niej? Nie wiem, naprawdę mi się spodobał ten podwójny materac. Może lepiej ty wybierz? Poproszę tę dmuchaną truskawkę i tego ananasa. Hyun zapłacił i podał mi ananasa. Ananas to najmłodniejszy owoc w tym sezonie. Będzie dla ciebie idealny. A mi całkiem się podoba ta truskawka. To ci odpowiada? Bardzo mi odpowiada. Doskonale. Weź jeszcze dodatkowo ten mały prezent i chodźmy się kąpać. Żółte nie, ja chcę pomarańczowe w sumie. Pomarańczowe jest ładne, tylko mandarynka w sumie. Dobra, zatwierdź. O Jezu, te krótkie włosy. O mój Boże. Jak to wygląda? W sensie okej, wezmę, ale... Ołała. Wygląda bardzo źle. Naprawdę, to wygląda tragicznie. Przyniosę wszystko, czego potrzebujemy. Zaraz wracam, okej? Woda wygląda tak spokojnie, a do tego nie ma tu poza nami żywej duszy. Mamy naprawdę dużo szczęścia. Tak, zwłaszcza, że to nasz ostatni dzień tutaj. Pony, spróbuj zauważyć też dobre strony. Fakt, masz rację. Spędziłam z tobą super weekend i dziś zamierzam spędzić co najmniej równie wyjątkowe popołudnie. Brakuje nam tylko jednej rzeczy. Ach tak? A jakiej? Koktajli. Czyżbyś o nich zapomniał? Ty mi podarowałeś tę świetną, dmuchaną zabawkę. Pozwól, że ja postawię ci przynajmniej coś do picia. Dobrze, skoro nalegasz. Dobra, no to jedziemy do baru i postawiamy sobie i Hyunowi w tym razie.
Poszłam do baru po koktajle dla nas, a Hyun zajął się w tym czasie rozkładaniem naszych rzeczy na plaży. Cena za dwa napoje to $22. To wcale nie tak drogo, biorąc pod uwagę, że to pełnia sezonu. Zapłaciłam za koktajle. Moje pieniądze w syfie. Wróciłam do Hyuna i podałam mu napoje. Kiedy zdejmowałam spodnie, by być w stroju kąpielowym, czułam spojrzenie Hyuna na swoim ciele. Jak tylko zorientował się, że to zauważyłam, szybko odwrócił głowę i cały się zaczerwienił. Teraz udaje, że z zainteresowaniem bawi się słomką od napoju. Z lekkim uśmiechem zdjęłam resztę ubrań. Jego spojrzenie wcale mnie nie krępuje, przeciwnie, raczej sprawia mi przyjemność. Poszliśmy do wody. Hyun miał naprawdę dobry pomysł, kupując te dmuchane zabawki. Czuję się tak dobrze, kołysana delikatnie przez falę oceanu, dokładnie tak, jak to wcześniej opisał. Jej, jest ilustracja! Tylko, nie wiem, skąd mamy te okularki, bo w sumie okularów nie dostaliśmy w tym... W tym stroju i tak dalej. Ja szkoda w ogóle, że to nie są nasze wybory, że kolorystyczni i tak dalej. Szkoda wielka. Ale ilustracja ładna, taka urocza i w ogóle, więc jej! Spoglądam na niego czule i mam wrażenie, że przeżywam właśnie jeden z najprzyjemniejszych momentów mojego życia. Uśmiecha się do mnie szczerze. Wydaje się taki pogodny, spokojny i rozluźniony. A kiedy nasze dłonie wreszcie się spotkały, poczułam, że już nic innego wokół nas nie istnieje. Tylko on i ja i uderzenia kołyszących nas fal. Tylko nasza chwila, która już na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Hyun, dziękuję za ten wyjątkowy czas. Jej, ukończyliśmy rotację z Hyunem. Co prawda, ona była taka urocza. Taka jak na Hyuna, no to właśnie taka urocza. Dobra, kto następny? Ojejciu, z Nathanielem! Okej. Okay. Czyli następny odcinek będzie z Nathanielem! Zapewne będziecie mieli już tam w playliście, czy coś takiego, że jestem Nathaniel. Także ja wam dziękuję za oglądanie i możecie sobie przejść do playlisty i tak dalej, zobaczyć odcinek z Priją, tam z Nathanielem, potem jeszcze z resztą i tak dalej. I no, i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i bye bye. Mam dość.